we see are all made of gold. When your dreams all fail and the wrongs we hail are the worst of all, and the bloods run stale. Don't wanna let you down, but I am hellbound. Oh, this is all for you. Don't wanna hide the truth. No matter what we greet, we still are made of greed. This is my kingdom come. This is my kingdom come. UMC? Skąd? Ocaliłeś mi życie. Masz UMC i amerykański mundur. Musiało dojść do jakiejś potwornej pomyłki. Chodź ze mną, potrzebuję moich notatek, ha? Ludzie, ten mundur! Jest ich dwóch. Czy możesz się ich pozbyć?
Wiedziałem, że Demichev będzie zdenerwowany naszą odmową współpracy. Jednak nie sądziłem, że posunie się tak daleko. Proszę, kapitanie Renko. W pobliżu jest kolejne laboratorium. Proszę mnie tam zabrać. Tylko wezmę moje notatki. Cholera, nie mogę otworzyć. OMC pozwala na manipulację wiekiem obiektów, umożliwiając ich odmładzanie lub postarzanie. Nawet safe może ulec zepsuciu wraz z upływem czasu. Zaczyna nam brakować czasu. Proszę postarzyć safe przy pomocy OMC. Proszę to wziąć. To prototypowa broń E-99 może być niestabilna, jednak pomoże nam w wyrównaniu szans. Ludzie Demichevo! Смерть вперед! Гренадер!
oto przykład praktycznego zastosowania moich prac nad kontrolowaniem zakłóceń czasu przy pomocy E91. Impas to urządzenie, które po uruchomieniu zatrzymuje czas w określonym obszarze. Efekt utrzymuje się przez pewien czas. Można go zniwelować, używając energii grawimetrycznej. Aby przywrócić efekt, należy znowu włączyć urządzenie. Pole zakłócające przepływ czasu można również wykorzystać jako tarczę. Jestem pewny, że w ciągu roku dzięki moim badaniom otrzymamy broń, która będzie znacznie lepsza od tego, czym dysponuje Zachód. Wtedy rozpoczniemy podbój świata ku chwale komunizmu. Niech żyje Związek Radziecki! Jeszcze niewielki kawałek. Tutaj nasze drogi muszą się rozejść. Proszę się mną nie martwić. W tej wieży będę bezpieczny. Na pewno znowu się spotkamy. Użyj UMC, aby uaktywnić tę szczelinę. Zabierze cię z powrotem do swojego czasu. Życzę nam obu powodzenia. Kapitanie Renko, trudno w to uwierzyć. Czekałem ponad 50 lat na nasze kolejne spotkanie, ale dla ciebie to trwało kilka sekund, prawda? Musisz się pospieszyć. Pamiętasz wieżę, do której się udałem? Wróciłem tam. Wydawała się najlepszym miejscem. Przyjdź do mnie szybko, mamy wiele do omówienia. Uważaj, wysłałem naszego wspólnego przyjaciela. Pierwszy udokumentowany test polegający na przejściu człowieka przez szczelinę. Zamierzam po drodze nagrywać moje obserwacje. Spodziewam się, że wyjdę w szczelinę.
która pojawiła się w pobliżu doku i wydaje się być połączona z tą wybraną przeze mnie. Wchodzę. Odczuwam delikatne mrowienie. Nawet przez skafander. Nie widzę niczego podejrzanego. Jak widać, nie ma tu nic. Wyłącz to! Windę, którą dostaniesz się na górny poziom budynku administracyjnego. Pozostałe drogi są zablokowane.
Musisz wjechać windą na wyższe piętro. Powinieneś widzieć podwórze, przez które musisz przejść.
Подхожу! Прикройся! Wasze wyobrażenia.